1 sierpnia. Bardzo ważna data dla naszej ojczyzny. Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj mam zaszczyt gościć pana Jana Kowalskiego, żołnierza Armii Krajowej, 4 Obwodu Ochota, pseudonim Jędrek, powstaniec warszawski. Witam pana serdecznie. Panie Janie, jest mi niezmiernie miło. Naprawdę się bardzo cieszę, że udało nam się spotkać w tym programie. Rozmawialiśmy chwilę przed programem. Tak. Wiem, że walczył pan w powstaniu. Wiem, że stracił pan swoich bliskich. No więc ja, jeżeli chodzi o moją osobę bezpośrednio, to tej walki specjalnie nie było, ale to powiem dlaczego, bo to zadecydował los i przypadek. Natomiast no, moja najbliższa rodzina najwyraźniej na to cierpiała i koledzy, bo właściwie już żadnego nie mam, wszyscy albo zginęli w czasie powstania, albo poumierali. Mówi pan, że został pan jeden z nich wszystkich. No teraz niedawno, jak byłem na spotkaniu takim, no powiedziałbym, w pewnym sensie pożegnali w swoim środowisku, no to była jedna sanitariuszka, jeszcze też babunia. No tam jeden kolega zapowiadał, że przyjdzie, ale nie przyszedł. Tak właściwie już nie ma. A kiedyś środowisko leciało, liczyło prawie 180 czy 200 osób, więc dlatego tak. Bardzo niezmiernie się cieszę, że udało się doprowadzić do tego spotkania. Panie Janie, powiedzmy najpierw wybuch wojny. Wiem, że zginął pana brat. Tak. No więc wybuch wojny. Miałem wtedy 12 lat. Dorosły chłopak byłem, bo tam w ogóle w naszej rodzinie to same chłopaki zresztą się porodziły. Byłem najmłodszym chłopakiem. No więc ojciec legionista naturalnie. No wojna, nie ma sprawy, prawda, bombardowania, oblężenie Warszawy. I żeśmy przywykli, bo to wciąż trzeba było uciekać, a to bombarduje, no to do piwnicy się ucieka. Ostrzał artyleryjski też gdzieś tam po dziurach. No i były takie momenty, kiedy przestali strzelać i nie było nalotu, bo na przykład złe warunki meteorologiczne czy też pada. Dość na tym, że zginął mój najstarszy brat Wiesiek, bardzo no, z życia byliśmy rodzinnie. Najstarszy brat mój miał wtedy... Na pana oczach? No, można tak powiedzieć, bo przed bramą wyszedł z kolegą i dwa pociski artyleryjskie, bo były jeszcze dalej obszar, ale jak to młodzi mówią, co tam tego, bo i ten kolega też dostał rękę tam w brzuch, ale wylizał się. A brat mój Wiesiek, no bardzo fatalnie, bo dostał odłamek, który aortę przeciął tu. No ręka tak mówi się, bo tylko to na skórze. No i nie wiedzieli, lekarz nie wiedział, że ma 7 odłamków w brzuchu i pasek trzyma i bluza i ręczności. Tylko był zdrowe chłopisko. No i nie mógł umrzeć po prostu. No i widziałem, jak to wygląda, próbowali go ratować. No. Panie Janie, mówił pan również, że w szpitalu też by zginął, bo szpital został spalony. Tak, tego samego dnia zbombardowany został szpital, to 10 jest przy moście Kerbedzia. Ten szpital w tej chwili istnieje i prosperuje też, prawda? I w spalu się nie widziałem, jak ten szpital i wszyscy, nawet z ojcem ubolewaliśmy, mówię, Boże jedyny, a jak nie zdążył umrzeć, to się smaży. No tam później opowiadali, że chorzy uciekali na czworaka z łóżek. No nie było komu ratować tego wszystkiego, wiecie. Panie Janie, przejdziemy do daty 1 sierpnia. Tak. Zapytam najpierw o pana tatę, bo wiem, że zginął tego dnia. No tato był w pracy i chciał koniecznie się do domu dostać, bo miał broń. No i amunicję, wszystko to były, no legionista wiadomo, jakie zapatrywania miał. No dość na tym, że no był w pracy normalnie, a do mnie przyszedł łącznik i proszę bardzo, na punkt zborny. No to ja tam wziąłem świadkę chleba, jakąś tam słoninki, kawałeczek, parę plasterków, bo to bieda było, prawda. No nie zamożni byliśmy, prawda, zresztą w ogóle była w tym czasie bieda. No się na tym, że wziąłem to, co trzeba, pod pachę. I do kolegi, sąsiada, on też był w tej samym środowisku, tylko w innej sekcji. Orlika, Orlikiem był, bo byliśmy w starych szeregach. I drużynowy był Orlik, bardzo zasłużony na Nowogrodzkiej, ma tablicę, no, bohater. I brał udział w pewnych akcjach, których jak będzie może, to opowiem je, jeżeli będzie czas. No to się na tym, że wziąłem ten chleb, ten kawałek słoniny i z tych kolegów dwóch SS werbowałem, nie członków AK, ale
Mówię, pójdziesz na powstanie? To pójdę. No i dobra, rówieśników. No i zresztą je zginęli. Nie wrócili. No więc, no i na punkt zborny. Przyjechaliśmy, to było na Niemcewicza chyba 3-5. I patrzę, kupa ludzi, znajomych twarzy, sąsiedni, sekcji. No znało się tam niektórych. No i zbliża się już tak, byli piąta. I jest dyslokacja do punktu konkretnie. Ale widzę starszych ludzi. Przenieśli mnie do innego pokoju, jakiś tramwaj, tego. I tam tworzyli jakieś ugrupowania na poszczególne punkty oporu. I do mnie tak, ty, tu. No i tam, jak to tam, nikt nie tego, w subtelności tam nie bawi się. No okazuje się, że zabrali mnie. Było 10 ich, dorośli ludzie. Pamiętam, że był tramwajarz pewien w czapce. No, dużo starszy ode mnie, ja jedyny chłopak taki. Najmłodszy. No i na inny punkt, gdzieś koło Asnyka, koło dyrekcji lasu. No i dopiero żeśmy się pieszo przeszli. Tam żeśmy na ten punkt przyszli, oczywiście od razu opaski. Oni z broni ciągnęli, był jeden KB, ale w sumie nas było 10 czy 11 osób. I ja tam najmłodszy chłopak. A dyrekcja lasów, widać było teraz jest zabudowa, tu kiedyś tam byłem, to w ogóle nie poznawałem. No jest gmach, przestrzeń wolna, otwarta, nie ma ścisłej zabudowy. No się na tym, że wyciągnęli ten karabin i amunicję i byłem na stanie, jeden pistolet maszynowy, błyskawica. No i masę, kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt dolówek granatów tych powstańczych. No więc ja tam zacząłem te magazynki uzupełniać w tą amunicję, no bo mnie nie dali ani karabinu, ani pistolet, może to było starczy wszyscy. No zaczęli tam walić z tego karabinu do budynku dyrekcji lasu, bo się w oknach pokazały, bo to budynek piętrowy, okna pootwierane, skoble. No i tam ta wymiana po prostu była jak takiego. No i w pewnym momencie widać, że do tych okien zaczynają włoczki z piaskiem kłaść Niemcy. No i tak o jakimś ataku na ten budynek, to chyba mowy nie ma, bo to byłoby samobójstwo. To jest duży budynek. To musiałoby być no kilkadziesiąt albo nawet nie wiem czy sto, czy nie więcej ludzi atakujących, bo kilka bram wejściowych, no gmach kilkupiętrowy, on do tej pory jest. No dość na tym, że poszelali nawet jednego schobla, to chyba trafił ten jeden, bo żeśmy tam asystowali wszyscy. Puścili łącznika, żeby nawiązać kontakt z sąsiednią jakąś placówkę, bo tu sami Wilny, teren otwarty. To nie ma szans żadnych, ale w sąsiedztwie garnizony SS niemieckie, no i widać już po ulicy Wawelskiej chodzą, cholera jasna. To nawet żeśmy świadomie nie otworzyli ognia, no bo natychmiast zobaczyli nas, bo jak jest zwarta zabudowa, to wykorzystuje się warunki no, tak, po prostu konfiguracji całej tego. Obrony i może i atakować, no zupełnie inne warunki są. No się na tym, że... Proszę pana, co ja chciałem powiedzieć właśnie, uciekło mnie. No dość na to, aha, już tak. Proszę pana, tak do wieczora, żeśmy się po prostu tego... Bronili. No nie atakował na chwilę, tylko Niemcy próbowali z tych okien, jak do kaczek strzelać, zabili jednego łącznika. Zawisł na siatce, bo próbował przejść przez siatkę. No i dostał i tak wisiał. Dał się na tym, że mówi tak, nie mamy tu szans, a rano to skoble, ani możliwość połączenia się z inną placówką, żeby, prawda, wzmocnić się na koniec, co to 10-11. Wsparcie jakieś, żeby uzyskać. No i jakieś wspólne decyzje podjąć, czy przebijać się do Śródmieścia, czy gdzieś tam, prawda. Podjęli decyzję, że raczej wychodzimy poza, bo to już jest rakowiec pola tam. Był ten budynek jak gdyby taki okazały, ale jedyny atak to wille, budynki ludzie. No to zdecydował, że tak zaczął deszcz spadać, pamiętam jak dzisiaj. No i idziemy.
wychodzimy tak bokiem, żeby nas z dyrekcji lasu. Tylko że deszcz pada, były warunki meteorologiczne bardzo sprzyjające. Nie mogli nic zrobić, żeby nas wytropić. Puszczali za sobą kietele, zawsze w porę się to schowaliśmy. Udało nam się wyjść poza Rakowiec. No i żeśmy szli polami przez jakieś rowy, no cały czas nas oświetlali, bo tam na Rakowcu był jakiś widoczny jednostki może, bo przez siatki jakieś przechodziliśmy. I no i rakiety puszczali, no ale udało się, nikogo nie widział, żeby padł. Udało nam się wycofać i wyjść całkiem poza. Dość, że to rano szaro się robi, jesteśmy w Opacu już. Poza Warszawą kawałek drogi, bo na piechotę żeśmy to pasowali. No i dostaliśmy się do takiego gospodarstwa wolnocującego, który mówi, odpocznijcie, tu jest stodoła, prześpijcie się. No a później ten nasz jak gdyby dowódca mówi, rozsypiemy się na drobiazgi i prawda, na dwuosobowe czy pojedynczo i rozmydlić się z miejscowymi. No i tak się stało rano. Żeśmy w miejsce grupki podchodzili. Ja dostałem, no to zresztą no, nie wiem, tam 34 grupy tam popadał sobie, bo to nie ileś, tam tylko tam 10 ile. Może już nas było nawet mniej. Dość na tym, że ja z kolegą zaprzyjaźnił się z tej grupy. Doszliśmy do Michałowic. No i tam no, oczywiście gospodarz i gospodarz, jak on tam, no sołtys, bardzo nasz człowiek i współpracował z Armią Krajową i natychmiast nas tam zarekomendował, dostaliśmy przydział na lokal, gdzie nas mieli przechowywać, gdzie mieliśmy mieszkać, ja mieszkam u pani Bogatko, takiego normalna no, pani gospodyni, która tam miała staruszka z tego. Nie miałem takiego gospodarstwa, no jak tu mieszkali, ten staruszek, tam też mu mogę, no ale wzięła mnie na kwaterę. I mojego kolegi sąsiadka też wzięła i żeśmy tak przetrwali. A okazuje się, że w tej jednostce, w Michałowicach, stał sztab niemiecki, Niemców tak. Tylko to był sztab ludzi wyższych oficerów, ale ja bym zaskoczony. Bo ta pani gospodyni dawała mi obiad, a tu siedział major niemiecki i sąsiedli do tego. Pyta się, kto to na mnie palce. A my ja tu z Warszawy mieszkam i nie możesz się dostać. I oni to wyglądali na lekarzy, na adwokatów, ale taki cały cel. Mieli swoją kuchnię, ale nie korzystali z tej kuchni. Ludzie, tak jak my znamy nawet i Wehrmacht, CSS, to wiadomo, na co ich stać. A ci ludzie, no, to okulary jakieś poprawił i chciał ze mną rozmawiać, ale z tym mój niemiecki to no. Tylko Halki, Hende Hochner. Tak, Panie Janie, jak pan rozbrajał Niemca, policjanta, bo to niesamowita historia. To jest prawdziwa, autentyczna. I do tej pory mam sytuację taką, że jak o tym pomyślę, to mi się drga mam tam na plecach, bo to cykor był nie z tego świata. No dość na czym, że staliśmy przed naszą bramą i obserwujemy ludzi, jak to tego, jak to chłopaki tam 4-5, a to ta babka taka, to ten tego. I nagle widzimy maszynę stalową w kierunku, od Konopackiej w kierunku szwedzkiej, Niemiec. SS-man? Nie, to gestapowiec. Bo tam był na szwedzki, był posterunek gestapu i policji. I on tam wraca, odprowadził tą panią na przystanek. Wyszedł z kobietą, odprowadził na przystanek i w drodze powrotem szedł. Mówi, no to my, jak będzie szedł, to my go załatwimy. No bo ten czas jakiś trwał, że on miał na przystanek i mieliśmy na ten czas na przystanek. Bo okazuje się, że na podwórku naszym była budda, której trzymali warzywa. I gdzie, to była mama jednego z kolegów i deska się tam w tym podnosiła do góry i tam mieliśmy to parabelem, co oni rozbroili to. Ja nie byłem przy tej rozbroi, oni nie mieli go w każdym razie. Ja tam parabelką miałem zastawić, a tego Niemca. A proszę pana, a jeszcze jeden kolega, Benek,
no, nie wiem, z kobronek czy coś w tym sensie. Miał kolta i 3 naboje z bębenkowca, którego naboje 11 i 4 kaliber pasowały, ale trzeba było na to kartę cieniusieńko i ze 200 zdjąć. Bo nie można było wcisnąć do bębenka. Ale jak się wcisnęło, to lufę przeleciało. No bo żeście strzelali na cmentarzu i dobrze było. Cegły się zbierało. Dość na tej ziemi. I ten kolega mówi, to ja to będę tego, żeby cię zsyła sakurować, a wyjmować broń miał jeszcze, tamtego od razu podział. No i czekamy. On wysadził tą panią na przystanku. Wracamy i szmamy. Ja parabelkę mam. Przygotowani już. No, no bluzę miałem taką drelichową, bo to by chłopak chce nabrać. Potki też drelichowe. Musiałem tego, tak, bo przecież po chwili nie było za pasek, tylko że chudina panie to tam się było. No i idziemy. I umówiliśmy się w ten sposób, że ja go wyprzedzę, bo on szedł do szwedzkiej. Szwedzka tu ileś tam było, więc był czas wyprzedzimy. I na wysokości mniej więcej 20 metrów, 15 przed skrzyżowaniem odwrócę się, go zastawię, a on wtedy trzask, tu mu wyciągnął ten pistolet. No i choda wtedy, prawda. No i wyprzedziłem tego Niemca i słyszę jego łup, bo wtedy jeszcze buty miałem do tego. Więc tu już odpiąłem bluzkę to z guziku. Odbezpieczyłem i trzymam tylko rękę taki zasłonięty na ten. A tutaj jest chodnik i tu są lica budynku. Mm-hmm. I tu wejście są do sklepów różnych takich byle jakich. I był taki tam warzywniak i to była meta na bimber. Mm-hmm. I żandarmi niemieccy i nasi policjanci pili tam gorzały. Mm-hmm. Oczywiście. I tak na wysokości właśnie jednego ich tych drzwi do tego sklepu. Ona była otwarta i kobieta dzwoniła, przez to też rzadko się zdarzało, żeby dzwoniła, przez telefon. I patrzyła się tak, akurat wzrok, jak ja uchybiłem, nie wiem, co jeździ. I widzę, że coś zaczyna. Bo to wszystko sekundy trwało. I już czuję, że muszę się odwracać, bo tu jest czas. Prawdopodobnie. A kolega chłopczek ulicy leciał, który miał mu wyjąć tak. I poprzez dziur między kobietą a tym wejściem, bo na przejściu tak dzwoniła, oparła się o framugę. Patrzę, a tam jest strajfa niemiecka i nasi granatowi chlają go ten bimber. I jazgot jest tam jak nie ma. I on krzyknął, Janek, stój! Ale krzyknął tak, że ma sobie brzuch nie strzeliłem. No straszne. Napięcie przecież. No tak, ale nie zdążyłem już tak, bo nie było na szczęście. Tak, no. Przykryć tylko tak tą bluzą. Mm-hmm. Nie wiem, co z tą kobietą, ale ten Niemiec. Przypomnę chłop. I ocalał on i ja. No bo ja mręczy w górę, no bo tak. Proszę, tak. Zrównał się ze mną. Popatrzał. Nie żaden hałas, nic z tych rzeczy. Popatrzył, tą kobietę odsunął i jak ją odsunął i tam po stopniu do tego, patrz, a tam siedzą roznegleżowani, rękawy pozabija, piją wimer i Niemcy, ilu ich tam było, nie wiem, ale kilku było. I ten Niemiec spojrzał tak na mnie, nic nie powiedział, tą kobietę odsunął, przed. I wtedy blak wraz z Sęczowej tramwaj wyjeżdżał. No a wtedy to się skakało pięknie, tyłem, przodem. No jak ten chłopak się stracił. Młody to, człowiek. Tak. Wbiegł, brach, pół wbiegł do tego tramwaju. Ale on ani nie stworzył tamcy. I do tej pory się zastanawia. On bezsprzecznie wiedział, przecież on nie wie. Oni nas zmienili, przecież nas... Nie traktowali, wie pan jak. No to się na tym, że jak pomyślę o tym, cholera. Dojechaliśmy do domu. Znowu tu broń żeśmy skopali wszyscy. Żeśmy tam nie tego, nikomu się tego uszczerbku nie było. Bo na szczęście ten Niemiec to był starszy człowiek. To był tak, ja go szacowałem na jakieś 50 parę lat. 50, no.
No, otyły takie tego. Być może, że rozum, nie, porywczość, prawda, tylko. Zatem no, wiedział, że to z tego, że mnie rozproją, bo akurat właśnie tych drzwi, tych kawiarek wsygnął. Kadykol to tak, jak wiem, tamtych chciał sterylizować. No dość na tym, że jak sobie przypomnę i te fakty, mówię, cholera. Ale pamięta pan wszystko, jak to by było wczoraj? No tak, no bo to tych rzeczy się pamięta, to się nie zapomni nigdy w życiu. I zawsze jest to, no, to jest takie. Panie Janie, niesamowita historia, to się... No to jest troszkę taka, tego. Tak samo jak i oddawałem broni, to opowiem, ale to wygląda na humoreskie. Proszę powiedzieć. No to no, na pewno pan będzie tego. Proszę pana, więc jak macocha powiedziała, że co ty to żelazo, bo ona, ja byłem u sąsiadki, a ona zaczęła plądrować po kieszeniach. No więc jak od sąsiadki wróciłem, patrzy, leży pistolet na ziemi, a ona mówi, to żelazo na mnie przygotowałeś. I ja mówię, co pani tam mówi i tak dalej, tego. Ale ja muszę iść na policję i tego. Szóstkę na kołodzie zawiązuję, mówię, nie, no, koniec. No i tu miałem moment taki, że się zastanawiam, co zrobić, czy trzepnąć, czy nie. No. I jednak nie, mówię, wola Boże, jest skrzypce. I ona... 1945 rok. Tak, 45 rok. To było, proszę pana, może nie sam 45, chociaż 45 albo 46. Dość na tym, że jak ona zobaczyła, że ja wyszedłem na zewnątrz, za nią, że chcę na ten sam post rynek milicji pójść, wróciła się. Więc jak się wróciła, to ja też się wróciłem do domu, wziąłem ten pistolet, wziąłem amunicję i mówię, muszę oddać, bo już jak jest wie macocha i powie komu, no to jest wyrok na siebie podpisze. No i dowiedziałem się, że jest post rynek milicji na początku Wileńskiej, tu zaraz przy Konopackiej, w prywatnych mieszkaniu na pierwszym piętrze. Było tam coś, jakieś duże mieszkanie, dość na tym, że urządzili ten postrzelnik milicji. No więc wybieram się z tym pistoletem i z tą amunicją tam oddać. Ten pistolet się znalazłem w piwnicy i tak dalej, chcę oddać do postrzelnika. No i wchodzę na te pierwsze piętrze, piszę, to milicja obywatelska, pukam. Nikt mi nie mówi, wejść, ja drugi raz i słyszę jakiś chór, bo tam za tymi drzwiami oni mieli jakąś odprawę. Mhm. Więc wchodzę i dalej stoję przy drzwiach. Oni są zajęci sobą, jest taki ogromny stół i po rozbieraniu koszula, po zabijaniu, bo wtedy mundurów nie wszyscy mieli. Jakaś odprawa jest i między sobą się przekrzykują, no, kłęby dymu. I mówię, że znalazłem broń, chcę oddać i tak dalej. Nikt nawet nie zwraca uwagi między sobą, dalej tego. No i ja tu, chłopak dziwny, no przynajmniej tego, wyciągam pistolet i nie za lufę, tylko za rękojeść. I wtedy jak machem zaczął w jednej sekundzie, cisza idealna. Wszyscy zamarli bez ruchu. I mówię, że znalazłem pistolet, tu broni, chcę oddać i tu jest worek amunicji. I ten woreczek był w ramie, tak. I już się nigdzie ta tkanina była taka zbutwiała. I zaczęły się wysypywać te kulki z tego. I widzę amunicję piękna, bo te czubki niklowane. No dobra, amunicja. A on już nie, on ich tylko zaczęli rozłapywać tę amunicję, bo mieli niemieckie broni mnóstwo, a nie mieli amunicji. I między sobą zaczęli się kłócić, to prawda, wyrywać sobie. No rozproli ten woreczek, wysypał się na wszystko. Każdy sobie tam garstkę wziął. No i znowu miałem szczęście. Podchodzi do mnie taki sierżant, starszy facet. Mówi, znalazłeś? Ja mówię, tak, znalazłem. On pierwszy raz, że z grupy zejdą. Wiadomo, co chodzi. No mówi, tak, a błyszcza się jak psu uszy, no. Tu wypucowany, tam znaleziony, gdzie tam znaleziony? Mówi, no to chodź, pójdziemy do sąsiedniego pokoju, zapiszemy to wydarzenie. Mówi, no dobrze, no tam weszliśmy tam. I on taki, pamiętam, jak dzisiaj jakaś taka księga wydarzeń, wypisał w dniu tym i tym, taki ataki, znalazł broń tu, prawda, i oddaje taki typ to, i tam ileś tej amunicji to. No i na tym się skończyło.
Może ślad jakiś poszedł, bo kiedyśmy w kinie zastawili pistolet do brzucha i ręce do góry. No to ja ręce do góry, bo to ludzi pełno poczekali w kinie. Galera patrzą się, no co do bandziora jakiś się. On ma cały nie od tego. No to do widzenia. I no, już później nie miałem żadnych sytuacji. Panie Janie, czy nie opatrzność Boża od początku dla pana czuwała? Czuwała, tak, bo wyraźnie szczęście. Stracił pan dwóch braci. Straciłem, tak. Ojca. Panie Janie, taki najcięższy dzień w czasie powstania, jaki pan proszę przeżył. Pana. Chwila. Tak. Tak się zastanawiam w czasie powstania. Do samego powstania, to widzi pan, byliśmy króciutko do tej dyrektoratu, podstrzelaliśmy. Jeszcze było pino, piszcie na zobie, oddać, zaczął padać. Decyzja wyjścia. No i się przez te rakowieceśmy tam się wydostali. Więc nie miałem jakichś takich sytuacji, wie pan, że się tam spotkałem bezpośrednio no, w walce czy jakieś. Mhm. Ale opowiada pan to z takim, można powiedzieć, humorem, ale wiemy, że to były bardzo ciężkie momenty. No tak. No bo, proszę pana, śmieszny ten moment był, jak ja ten pistolet jak mnie rozważy. A oni zamiast selektryzowani. A później między sobą zaczęli się szarpać i wyrywać, a mnie już wtedy ich nie interesował pistolet, ani ja. Panie Janie, chciałbym prosić, żeby pan wystosował apel do młodych ludzi. Młodych ludziom po prostu powiedział, jak ważna jest ojczyzna, jak ważna jest wolność i też tak zachęcił ich do tego, aby działali na rzecz ojczyzny, bo to przecież nie jest dane raz na zawsze. No więc co? Ojczyzna no to jest nasza matka. No i chyba tak trzeba to odbierać i patrzeć. Trzeba kochać jak matkę naszą oczywiście, ojczyznę. Oczywiście, tak. No a poza tym ja wyznaję hasło z tych trzech członów składających był honor ojczyzny, więc wszystkie te wartości są w tym haśle powiedziane. Czyli kieruje się pan w swoim życiu tym hasłem, Bóg, tak, honor i ojczyzna. Tak. No to zresztą i wyznawał taki kierunek mój ojciec i to w nas wszczepił na tyle, ile to było możliwe. Czyli bardzo ważne jest wychowanie rodziców. Tak, naturalnie, tak. To też apelujemy do rodziców, aby wpajali swoim dzieciom. Oczywiście, tak. Mało się tego teraz widzi i słyszy. Tak. To raczej sporadyczne jakieś przypadki. Panie Janie, jestem niezmiernie szczęśliwy, że udało się porozmawiać. Jest pan niesamowitą postacią, niesamowitą osobą. Z wielką charyzmą pan opowiada, potrafi pan trafić do ludzi. Jest pan bardzo pokorny, także dziękuję. Wiem, że też nie było dla pana to łatwe, bo ta pogoda i też na pewno jest pan przemęczony, bo dużo jeszcze pan tutaj do szpitala musi też do lekarzy chodzić. Także poświęcił pan dla nas ten czas. Jesteśmy panu bardzo wdzięczni. Jeżeli to pana satysfakcjonuje, to jest mi podwójnie miło. Proszę pana, oczywiście. Tak. Mówię to oczywiście w imieniu wszystkich widzów, bo na pewno oni są bardzo wdzięczni. Że... Proszę pana, no bo może moi koledzy, tak na przykład z Chorobry 2, no to byli na barykadzie, ileś tam walczyli. Wie pan, to jest inaczej. Ja bym chciał tak, no ale stało się inaczej. Na pewno to, co miał pan zrobić, to pan zrobił dla ojczyzny. Bardzo panu dziękuję. Moim państwa gościem był pan Jan Kowalski, żołnierz AK 4 Obwodu Ochota, pseudonim Jędrek, powstaniec warszawski. Z Panem Bogiem i do usłyszenia.